Panie Jezu, to Duch Święty dzisiaj zaprasza mnie, abym otworzył serce na słowo, by ono stało się w moim sercu ciałem, tak jak w sercu Matki Najświętszej miło. Wsłuchaj się teraz Twoje słowo, które mówię o Tobie. Mówię o Jezusie, który przychodzi do niewidomego Goliery. Popatrz na siebie. Być może Ty jesteś tym samym niewidomym Zachariuszem. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami, z którym tłumem wychodził z Jerycha niewidomy rzekach Bartymeusz, syn Tymeusza. Siedział przy drodze, słysząc, że to jest Jezus Nazaret. Zaczął wołać Jezusie, syn Dawida, ulituj się na mnie. Wiek nastawał na nim, żeby mówił, lecz on jeszcze głośniej wołał, syn Dawida, ulituj się na mnie. Jezus przystał i rzekł, zawołaj cię. Przywołał mnie do mego, mówiąc, bądź dobrej myśli. Wstał wołać. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na mnie i przyszedł do Jezusa. Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił. Powiedział niewidomy rabbi, żeby przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł z nim drogą. Jezus idzie do Jerozolimy. Jerozolima jest może najwyższa niż Jerozolima. Do Jerozolimy idzie się pod górę, do Jerycha schodzi się z góry. Jerozolima to miasto Boga, gdzie On ma swoje mieszkanie. Gdzie jest świątynia, gdzie jest sprawowany kult, jak wiem. Jerycho jest miastem zwanym synem grzechu. Do Boga zatem idzie się pod górę. Wymaga to od nas wysiłku, zaangażowania. Do miasta zwanym grzechu często idzie się z górę. Można powiedzieć, bez wysiłku, bez trudu. Być może wielu idzie do Jerycha, a nie do Jerozolimy. Jezus idąc do Jerozolimy śmieszy się. Ci, którzy idą za Nim, nie mogą na to użyć. Mimo, że się chce śmieszy, aby pełnić wobec Ojca, to jednak schodzi do Jerycha. Święty Marek nie pisze, co Jezus wszedł do Jerycha, ale pisze, że kiedy Jezus wraz z uczniami z tłumem wychodził z Jerycha, tak jak to rzekł Bartymeusz, siedział przy drodze. Bartymeusz rzekał w mieście, ale poza miastem przy drodze. Jednak puszcza nas do miasta rzekł ludzie, na tyle, na ile może poza miastem siada przy drodze. Nie mógł iść dalej, ponieważ był ślepy. Zrobił tyle, by oddać się jak najbardziej do tego środowiska zwanego grzechu. Chciał całkowicie opuścić miasto. Tak jakby całkowicie chciał opuścić to, co jest grzechem, ale nie. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie z moim utrapionym sercem. Przychodzę, aby Ci powiedzieć o moich grzechach, przyzwyczajeniach, wadach. Być może o trudnych sytuacjach życiowych, z których jestem związany. Tak bardzo bym chciał zrzucić z siebie grzech. To wszystko, co mi ciąży, ale tak mi trudno. Bartymeusz zrobił to, co mówił tyle, ile mógł. Nie mógł całkowicie opuścić miasta, bo był ślepy. Dlatego wychodził z miasta i siadał przy drodze. Panie Jezu, ta dzisiejsza modlitwa, ten wieczór, ta moja ławka, moje miejsce,
Jezu, że tak jak Bartymeusz, wielu z nas w ten sposób chce wyrwać się z jego wyzwania, węgla z nałogów, ale nie potrafi, bo są ślepi. Ta ślepota jest symbolem właśnie ciemności, które są zniewoleniami, naukami, wadami. Panie Jezu, chcemy usiąść dzisiaj przy drodze, głośno zawołać Cię o pomoc, abyś nas dotknął. Być może teraz dotykasz tej chwili ludzkich serc, które są na mapie. Być może dotykasz tych ludzkich serc, nas się zatrzymują. Może to nie teraz, nie ten moment, ale za parę minut dotkniesz nas jeszcze bardziej, byśmy potrafili wydobyć z naszego serca, nasze ludzkie grzechy, nasze rzeczy, które się strasznie wstydzimy, które chcemy Cię oddać, ale tak trudno o nich powiedzieć. Panie Jezu, tu jest moc. Wiem, że Ty żywy obecny. Jesteś Ty na święcie w sakramencie. Siedzisz, stoisz jak przy Bartymeuszu i chcesz działać, chcesz uzdrawiać. Chcesz powiedzieć jednemu z nas, nie bój się oddać Twojej świętości. Uwierz w to, że ja naprawdę jestem. Jak Twoje życie mogło się zmienić, gdybyś rzeczywiście uwierzył, że ja jestem w tym drobinie chleba, na które patrzę, że Twojego ciała. Uwierz w to, że ja jestem, a wszystko, co jest w mnie, zabierze z Twojego serca. Zabierze Twoje cierpienia, wątpliwości. Zabierze Twoje troski przez Twoje martwienie. Panie, pozwól mi